by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are fine. Dzień dobry kochani, mamy poniedziałek. Wczoraj trochę sprzątałam jak zwykle kuchnię. Nie wiem czy dobrze zrobiłam, ale te nasze blaty, mówiłam wam, są już takie trochę bym powiedziała zmatowiałe i nałożyłam po umyciu taki spray Wood Furniture. To jest co prawda do drewna, że jest taki połysk. Zrobiłam sobie właśnie tą matcha latte. Powiem wam, jest to słodkawe. Ja czuję, jakbym dosłownie piła mleko z cukrem. Jest to ciut za słodkie, no ale okej. Nie wiem, czy ma jakąś super zdrową moc, może ma. No nie wiem. Jest to przyjemne, ale mówię, trochę za słodkie jak dla mnie. Nie dodawałam cukru, to po prostu jest samo w sobie takie słodkie. Nie wiem w sumie, jak się ubierać. Już tak chcę tą jesień, ale widzicie, jest tak i tak. Jednego dnia tak, drugiego tak. I zaraz wybieram się na pocztę. I chcę wysłać komuś paczkę. Ciekawa komu. Paczka jest tutaj, z naklejkami. Zapakowałam ją dobrze. Mi się wydaje, dziewczynki jeszcze narysowały różne rzeczy takie halloweenowe. Ja tu pomagałam narysować czarownicę. Maja rysowała jakieś pająki. No, wychodzimy. Właśnie doszło do mnie, że jednak jest ciepło. Kochani, w tym vlogu zobaczycie na pewno, jak będę dekorować tutaj przed domem, tak jesiennie. Na razie nie będzie jakoś halloweenowo, ale na pewno jesiennie. Nie wiem, czy znowu kolorów nie mam ubrudzonych. Idziemy teraz do samochodu. Widzę, że tutaj troszeczkę znowu jakieś mrówki wyszły. Trzeba się pozbyć tych chwastów, które przeszły przez ten cement. Ja wczoraj podlewałam te chryzantemy. Widzę, że się otwierają i trzeba będzie na pewno dokupić więcej dyń. No, nie ma opcji, trzeba włączyć samochód. Ale ja chyba zaraz będę musiała się przebrać. Znaczy, będę musiała znowu tą bluzę ściągnąć, za każdym razem tak jest. Okej, przyjechałam, z tyłu za mną jest poczta. Co najśmieszniejsze, mi GPS mówił, że dzisiaj możliwe, że poczta jest zamknięta. I tak się zastanawiałam, czemu może być zamknięta dzisiaj poczta, ale nie wiem, co to jest, jakieś dzisiaj święto, kurde. Czekajcie, sprawdzę, bo nie wiem, na jakim świecie ja żyję, ale raczej takie większe święta to orientuję się, kiedy są. Zabieram paczkę i idę. Mój GPS miał jednak rację, poczta jest zamknięta i była tam jedna para, którą wie, że jest zamknięta, że totalnie się nie da wejść, bo tam są drzwi, gdzie musicie wejść w kolejne drzwi na pocztę i niestety jest zamknięta, ale czemu to ja nie wiem. Postaram się chyba pojechać, nie wiem, na inną pocztę, ale nie wiem, czy też będzie otwarta, kurczę. I słuchajcie, ta poczta jest zamknięta i jest jeszcze jedna zamknięta poczta. Jedyna, która jest otwarta, to jest tam koło Mariusza Uniwerka i właśnie tam się wybieram. Tam jest 7 minut drogi. Dotarłam do poczty numer 2. Zobaczymy, czy jest otwarta. Nie ma jakiejś kartki. Nie wiem, czemu tam też nie było kartki, że jest zamknięta. Tutaj także nie widnieje, ale miejmy nadzieję, że jest otwarta. Zgadnijcie co? Zamknięta! Poczta znowu tutaj też jest zamknięta, czyli dzisiaj poczty nie pracują i mnie to strasznie dziwi. Dlaczego? Co ja mam na FedEx, ale FedEx nie sądzę, że mi przyjmie, skoro mam taką paczkę zwykłą. To musi być paczka z FedExa. U nas już wieczór, słuchajcie, jest po 18. Tak patrzę tutaj przed tym domem naszym, jak to udekorować. W ogóle na razie nie mam za bardzo opcji. Więcej dyni, co halloweenowych tych. Nie będę jeszcze na Halloween przecież stroić. Przecież to jest jeszcze chyba za wcześnie. Chociaż co powiem, którzy mają halloweenowo już przystrojone, ale trochę za wcześnie mi się wydaje. No i będę się męczyć tutaj z tym sprzątaniem. Jutro zacznę tutaj już zamiatać i pojadę po te dynie jeszcze, no i tą paczkę wysłać. Dzisiaj wszystko pozamykane, banki i właśnie poczty, z tego względu, że jest Columbus Day. Dzień dobry, mamy wtorek.
śniadanko. Oliwia już widzę, że zjadła jogurcik, gofra i dałam trochę tych jagód, a Julia je kółeczka, bo nie chciała nic innego. Już, to znaczy, że koniec. Hello! Ja, kochani, o poranku wyglądam tak, zrobiłam sobie lekki makijaż, ale tak bardzo chyba niechlujnie, nie chciało mi się, włosy umyłam, fajnie jest z rana wziąć prysznic. Muszę dzisiaj wysłać tą paczkę już na pewno, chyba mi się dzisiaj uda, dzisiaj już nie ma żadnego święta, tak jak się wczoraj wybrałam, żeby wysłać tą paczkę. A jeszcze muszę do notariusza takie sprawy rodzinne pozałatwiać, muszę do notariusza skoczyć. I Mariusz chciał jakieś chipsy, żebym kupiła Ghost Pepper, to są jakieś takie dosyć ostre chipsy. Dzisiaj pod wieczór to chyba już zaczyna tutaj coś dekorować, bo na razie to nie, słońce daje i to porządnie. Nie wiem, czy słyszycie ptaszki, aż ptaszki się ożywiły. Czyli mamy dzień świstaka, najpierw na pocztę, później do tego notariusza, czyli dosłownie to samo, co wczoraj praktycznie robiłam. Te osoby, które są zainteresowane, co ja wysyłam Natalii, to będziecie musieli wejść na kanał Natalii Desertler. O ile właśnie Natalia zgodzi się nagrać to otwieranie, nie wiem, czy będzie chciała nagrywać, czy nie. Myślę, że tak. Te osoby, które są ze mną dłuższy czas, to znają chyba już Natalię, wiedzą, że to jest moja psiapsiłka internetowa, a poznałyśmy się przez YouTube'a. Stoję na światach, tak właśnie patrzę, jaki fajny rysunek, tak by dzieci namalowały. Do it for the kid, recycle. No, czyli recycle, proszę Państwa, trzeba robić. To jest fajne, żeby dzieci też się uczyły właśnie segregacji tych śmieci. Hurra! Paczka wysłana, poszła do Natalii. Dostałam kwitek z małym przyspieszeniem. Z małym przyspieszeniem wysłałam, więc zapłaciłam 16,75, a tutaj waga była 4 funty 9,50 uncji. No, ale powinna dostać właśnie w czwartek 13. Ale to nie jest piątek, spoko, spoko. Fajnie, słuchajcie, ja jakbym chciała wysyłać w ogóle te do Polski paczki, to są niesamowicie drogie. Jakbym chciała kopertę tylko wysłać, powiedzmy z dwiema kartkami czekoladą, ja płacę chyba $26. To Natalka dostanie takie małe coś na Oktobera, na zbliżający się Halloween. No kochani, czas zatankować. Właśnie stoję na takiej stacji benzynowej. Tutaj było ostatnio niby najtaniej. Dzisiaj to jest cena chyba 3,35, o ile się nie mylę. Kupiłam kilka rzeczy jeszcze do sypialni. Kupiłam doniczkę, którą później Wam pokażę, do tej palmy. Wracam do domu. Takie korki są, że szok. Chyba jest wypadek tam. Widzę migające światła niebieskie. Ciekawa jestem, czy ja przejadę prosto, czy będę musiała teraz kombinować. Nie był wypadek, ale chyba światła się zrąbały. I po prostu migały tylko czerwone, więc policja tam kierowała ludzi i dlatego taki zastój, ale no, jak widzę światła, to zawsze myślę, że to po prostu jest wypadek. Kochani, dotarłam do domu, no cud, dotarłam. Pokazuję Wam, kupiłam, skusiłam się, byłam w TJ Maxie i skusiłam się na takie dwa pudełeczka. One są z flamastrem, takie do lodówki, że tu można dać szczypiorek. Jest to fajne, bo to jest dosyć taki niski. Niski pojemniczek i była przecena, nie wiem z ilu nawet, ale $8. I tak, ostatnio kupuję takie duże paki, takie duże kartony jajek i chyba 60 sztuk, jak nie więcej. I mówię, dokupię jeszcze jeden, ten tutaj. I tutaj też była przecena, nie wiem czy widzicie, to $4. Do naszej sypialni takiego ptaszka drewnianego, nie wiem czemu była przecena. Czekajcie, jest $12,99 na $10, mówię, też wezmę tam na ten console table. Ten kosz, co widzieliście w samochodzie. I tutaj też przecena była z $16,99 na $13. A potrzebowałam właśnie taki mniejszy koszyczek. Skończył mi się utrwalacz do makijażu, więc wzięłam firmy Milani. Bardzo, bardzo dobry.
się nazywa Make It Last. No i to tyle. Boże, włosy to mam naprawdę jak poszczelona jakaś. Jakby mnie wyciągnięto z pralki, ale one schnęły sobie po prostu na powietrzu. Je tylko przeczesałam raz, a wiadomo, latałam po sklepach, to cała jestem poburzona. Dzieci oglądają bajki, jedzą kolację, a ja zastanawiam się teraz nad planem, czy to teraz zrobić, póki jest jeszcze światło, tu dekorować z zewnątrz, ale jest jeden problem, ponieważ Mariusz gdzieś pochował te wszystkie takie halloweenowe też rzeczy i te jesienne dekoracyjne, co miałam wcześniej, kupowałam w różnych zeszłych sezonach. Nie wiem, gdzie to jest. Tak, dzisiaj będziemy musieli, nie wiem, no mam nadzieję, że to dzisiaj się wyrobi, ale będę musiała umyć też te drzwi tutaj. To jest przerąbane z tymi szklanymi, bo wszyscy macają i zawsze wiecznie są upaćkane. Kupiłam dzisiaj jeszcze taką dynię, nie wiem, czy ona kosztowała niecałe 7 dolarów, ale kiedyś wam wspominałam w którymś vlogu, że mi się podobają te takie, nie wiem, jakby miały jakąś chorobę. Dokupiłam tą i jeszcze tą dynię. No, już się ciemno robi, rękawiczki ubrane, będę myć teraz te drzwi całe, mam wiadro. Wiadro tutaj jest, jak widzieliście, pozamiatałam tak mniej więcej, teraz trzeba będzie umyć te drzwi, te słupki tutaj. Chyba jutro się zobaczymy, bo już będzie coraz gorsze światło i będzie mnie coraz gorzej widać. Dzień dobry, mamy czwartek. Widzieliście, zaczęłam prać dywan. Powiem wam, jest kaplica z naszymi dywanami. To raczej nie są dywany, ale takie wykładziny, które są tak już pobrudzone, takie plamy są stałe, że postanowiłam kupić właśnie urządzenie do prania dywanów. Tutaj można również wypożyczyć jeden z najlepszych przyrządów do prania dywanów. Kosztuje to chyba, nie wiem czy nie, do 40 dolarów. Ja tą maszynę co prawda kupiłam za 158, ale robiłam długo taki research, jak właśnie tak prawdziwi ludzie się wypowiadają. Jednym z minusów tej maszyny może być, że ona będzie gdzieś tam przesiąkać, gdzieś tam coś będzie kapać, ale na razie mi się to nie zdarza odpukać. I tak, to jest firma Hoover, takie specjalne płyny Hoover. Ten płyn, co się zaskoczyłam, on jest bardzo taki, wiecie, rzadki. Nie jest jakiś żel, ale jak widzieliście, ja wlewałam wcześniej, jeszcze dodałam trochę zwykłego płynu, tego żelu, w którym również pierzemy. Bardzo stałe i uporczywe plamy jest dobrze zastosować, nawet tym rozcieńczonym na początku zmoczyć. I ja tak stosuję właśnie nawet podczas prania. Słuchajcie, najpierw zraszam tym miksem wody, sorry, że tak wyglądam, ale wiecie, sprzątanie, pranie. I jeżeli ten płyn wsiąknie, dobrze, żeby on odczekał trochę, ja sobie, wiadomo, zraszam dalej, pracuję tą maszyną i później wracam do tego momentu, gdzie jest ta plama taka bardzo niefajna i wtedy zasysa mi ten brud i to jest bardziej efektywne. Jest to maszyna bardzo ciężka, już słuchajcie, nie wiem ile ona waży, ale jest dosyć ciężka, co mi się wydaje, że to jest też plusem, ponieważ my musimy się, jeżeli chodzi o pranie dywanów, to wejść w głąb i jak najbliżej być, wiecie, tej całej płaszczyzny, żeby to mogło zasać ten brud, który jest właśnie w głąb tych włókien właśnie z dywanów albo wykładzin. Dobra, ja idę dalej prać. Pokażę wam tylko jeszcze tą wodę, jaka jest brudna. To był jeden, to było tutaj w sypialni, ta wykładzina to była jedna z najczystszych, a woda po prostu masakra. Użyłam na tą naszą wykładzinę dwa te tanki. Tutaj jest ten tank, który macie z tą wodą czystą i z tym płynem. Popatrzcie, to było, o
odkurzane rumbą, ale wiadomo, ta maszyna zasysa to, co mówiłam, to, co tak właśnie głęboko jest. I strach pomyśleć, co będzie w następnych, gdzie są naprawdę zawalone te wykładziny. Popatrzcie, ile jeszcze piachu na dnie jest, bo teraz to właśnie wylałam. Patrzcie, jakieś kamyczki w ogóle, ale jak dla mnie ta maszyna jest bomba, skoro ma takie zasysanie. Wykładzina przejaśniała. Zostały właśnie te takie plamy, niektóre, jakieś takie bardziej właśnie uporczywe, jak ja wcześniej to nazwałam. Myślę, że trzeba byłoby tą technikę jednak zastosować, czyli namaczanie najpierw tych trudniejszych plam. Efekt jest zadowalający i co najlepsze, ta wykładzina zrobiła się taka bardziej, wiecie co, miękka. No, także, ale wiadomo, chodzi się, później te plamy się wklepuje i to jest to, że później właśnie trudniej jest to wszystko wyczyścić do tego efektu, jaki by się chciało. Zapomniałam jeszcze Wam wspomnieć, że do tej maszyny właśnie było dołączone taka rura do ręcznego czyszczenia i gdzieś właśnie mam tą końcówkę, tylko teraz już nie wiem, gdzie ją dałam. Taka plastikowa, gdzie możecie na przykład mniejsze rzeczy sobie przepierać, typu właśnie schody albo chociażby jakieś nawet sofy, czy nie wiem, kanapy, fotele. Tak się zajęłam tym praniem dywanów, że zapomniałam Wam pokazać nasze ustrojenie, co się męczyłam. Słuchajcie, miało nie być w ogóle tych halloweenowych, ale dzieci się uparły, że już skoro u koleżanki jest, to one też chcą. No. I tak udekorowaliśmy. To, co wisi, to jest zeszłoroczne, to co robiłam, taką kompozycję, to już chyba widzieliście. Tam pająk i duszek. I tutaj jeszcze trzeba byłoby może coś popracować nad tym. Daliśmy ze sklepu za dolara taki płotek z czaszkami a la kajdany. To wiecie, to jest plastikowe. No. I tą pikną dynię tutaj dałam. I te listki, jak Wam mówiłam, powiesiłam tu. Także na razie mi się wydaje, że jest ok. Nie ma jakiejś, według mnie, przesady. Aha, dziewczynki tam ponaklejały jeszcze takie nietoperze i na drzwi. Kupiłam sobie ostatnio zdrapkę. Słuchajcie, the price is right. Taka za 5 dolców, ale tylko dała wygrać 5 dolarów. No, nie kupowałam długi czas od tamtych ostatnio wygranych. Już nie wiem, czy to nie było 2 tygodnie temu, czy więcej. Mariusz znalazł do mnie jeszcze jedną jakąś ofertę pracy i zaaplikował. Czekajcie, bo tutaj ktoś chce przyjechać. Okej. Ostatnio mnie wszyscy puszczają, ma jakiś cud. Ale tak, znalazł taką ofertę do mnie na uniwersytecie. Jedna jest na sprzątaniu na uniwersytecie. Dlaczego aplikowałam? Ja kiedyś sprzątałam, ja ogólnie lubię sprzątać i tak kiedyś Wam mówiłam, żadna praca nie hańbi, ale co jest fantastycznego w tej pracy, że dosyć dużo się zarabia na godzinę, 20 dolarów, już to Natalii mówiłam, ale te godziny są fantastyczne, od 5 do 14 i to mnie urzekło tak naprawdę. No ale nic, jest jeszcze właśnie ta oferta, na którą aplikowałam, na razie jest wstrzymana do dalszego rozważania, nie wiem nad czym będą rozważać, czy ta pozycja dalej jest aktualna, ale jest jeszcze jedno, co Mariusz mi aplikował, czyli... Ło! Dobra, jedź. Nie? Okej. Tyłem ktoś wyjeżdżał, chciał wyjechać, chciałam mu dać możliwość, ale zdecydował, że jednak nie. Kolejna też to jest uniwersytet, ten właśnie jeden z najlepszych uniwersytetów tutaj w Północnej Karolinie, mi się wydaje, chyba jest na trzecim miejscu, ale nie wiem jaki dokładny ranking. Oni, słuchajcie, zarabiają biliony dolarów, no i chyba dlatego też jest na tym sprzątaniu taki fajny zarobek, bym powiedziała. Ta jeszcze jedna oferta to jest taka, na którą też Mariusz mi zaaplikował. Tam czytał mi, przyszedł się zapytać, czy chce na to. Otrzymywanie i wydawanie tam sprzętu studentom na dentystyce. No i działamy, kochani, na razie. Zastanawiam się dalej, co z moją edukacją. A z edukacją tą fizykę chyba będę chciała wziąć, ale muszę jeszcze wziąć właśnie ten nursing assistant. Teraz Was właśnie zanudzam tym, zapewne, więc skończę o tym gadać.
Tak, jedę do mojego Walmartu po małe marszce hot dogi z tym chili. Nie wiem, czego szukać mam, ale jakiś puszek z chili. Dzień dobry w piąteczek. Dzień dobry, witam was kochani. Dzisiaj makijaż zrobiony. Szminkę chyba sobie źle pomalowałam się szminką, ale dzisiaj ostrzejszy makijaż. Mam nadzieję, że wam się podoba. Nie wiem, czy nie przesadziłam. Słuchajcie, jadę do Lowe's. Nie będę nagrywać, ale tylko wam mówię, taki updating, że jadę właśnie do Lowe's, do Walmartu. Chyba muszę karnisze nowe kupić, bo mi się bardzo nie podobają w tej sypialni, a chciałabym tak mniej więcej dopracować tą sypialnię. No i jeszcze kończę te headboard i spinek mi brakło, więc też muszę to dokupić. Takie pudełko właśnie muszę dokupić. Tych spinek podejrzewam, że jedno mi wystarczy. Mariusz powiedział, żeby do Lowe's jechać, więc jadę do Lowe's. Ja dzisiaj tak ubrana, wreszcie z czystym sumieniem, mogę ubrać sobie tą bluzę. Jest naprawdę przyjemnie. Nie ma jakiegoś wielkiego mrozu, ale jest super. To taka pogoda właśnie, jaką lubię. My w niedzielę idziemy na urodziny do koleżanki od Julii, tej Nory. Kiedyś byliśmy na placu zabaw, nie wiem, czy pamiętacie takiego vloga, no i tam właśnie spotkaliśmy się z nimi. Chcieliśmy zaprosić ich na te właśnie nasze halloweenowe party, ale na to wygląda, że chyba będziemy sami, albo może tylko dołączy do nas San. No, bo oni już mają swoje plany, niestety. Nie wiem, jak ten właśnie mój makijaż, tam dużo różowego na sobie, ta szminka też taka jakaś, trochę podła mi się wydaje, chyba za dużo tej czerwieni i tej różowości. Hura, słońce! Tęskniłam za tobą. Słuchajcie, znowu słońce wyszło, znowu ciepło się zrobiło. No nie da się. Napoiłam się tą radością i nadzieją i znowu to samo, no masakra. Ale wiaterek jest taki dosyć przyjemny. Nie ma bardzo źle. Byłam w Aldi i kasjer do mnie mówi, że powinnam zagrać w totolotka. Czemu? Bo płacisz $22.22. Taka prognoza, to jadę po totolotka. Napiszcie mi w komentarzach, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy w Polsce, czy gdziekolwiek, gdzie mieszkacie, też tak szaleją z tymi już świątecznymi, wiecie, rzeczami, dekoracjami. Coś mi tutaj chyba się włos przykleił. No nie ściągnę go, cholery. I wszystko już są takie duże, naprawdę dekoracje. Na przykład jakiś bałwan podświetlany, albo jakieś sarenki z saniami Mikołaja. A to chyba kosztuje, wiecie co, widziałam w Sam's Clubie, bo dzisiaj właśnie byłam w Sam's Clubie też. $184. Tutaj właśnie często mają ciśnienie na takie dekoracje, ale nie na naszym osiedlu. Nie wiem czemu. A co do właśnie tego Halloween, co najpierw będzie Halloween, to tutaj też te dekoracje też również podświetlane, jakieś te straszydła potrafią być bardzo drogie. Nie wiem, jeżeli ktoś ma kasę, to oczywiście może być poszaleć. Godzina 1:55, a jeszcze nic nie mam na obiad, ale podjadę jeszcze do Walmartu, Neighborhood, do tego małego. Miałem kupić jeszcze chyba dzieciom bułek, nie piekłam. Czekałam na tą formę, słuchajcie, która miała przyjść i gdzieś zaginęła paczka. Mam się zgłosić, już tam zaaplikowałam na refund, żeby mi zwrócili pieniądze. I jesteśmy. No dobra, to był ostatni postój. Kupiłam sobie Cash 5 losa numer 13, 21, 37, 41, 42. Tak mi maszyna wybrała i postanowiłam, że skoro pan mi mówi, żebym zagrała, to zagrałam sobie, kupiłam zdrapkę tą za $10 i jest $50 wygrane. Ale jazda, kochani, jest wieczór. Chciałam pewne rzeczy zrobić i musiałam na szybko sprzątać właśnie rumbę, teraz słyszycie w tle, bo sprząta, chyba San do nas przyjedzie, nie wiem, czy kojarzycie San, koreanka, która do nas gotowała, nie wiem, normalnie aż się trzęsę. Chciałam sobie trochę ogarnąć i ogarnęłam, tak mniej więcej. Nie pokazywałam wam, ale pewnie może widzieliście, w sumie dałam w short ten mój taki strojek, który zrobiłam dosłownie w 5 minut. Zapaliłam lampiony. Nie wiem, czy San będzie chciała usiąść, czy nie. W ogóle Mariusz mi zwiał, miał mi pomóc trochę i uciekł oczywiście, a Olivia miała akcję, bo
chciała do mnie bardzo szybko. No, rumba, nie wjedziesz tam. Tam są dynie. Daj sobie spokój. Wyszłam, żeby sprawdzić, czy San jest, ale nie ma. No, wieczorkiem nie pokazywałam wam tych dekoracji. Mówię, tak jest troszeczkę skromnie. Ale może niech będzie. Tutaj te się świecą dziady. Ale widzę, że nie wszystko. Oko wysiadło i tylko duszek się świeci. Nie wiem, czy widać, to jest od dziewczyn pokój też. Dałam im, kupiłam dzisiaj im takie żelowe jakieś duszki. Nie ma San, to wracam do domu. Here she is! Hey! Oh my god! You kidding me? Hey! I didn't know that your house was your place was so pretty. Yeah, there was basically steam everywhere and... The car exploded? How did the car? Or is it something else? It was like a rubber hose that goes to the radiator. Okay, then, oh my gosh, but it's done, right? No, yeah, I replaced it, but then I need to replace the... Okay, so I replaced it, and I'm trying to crank it, and the whole car was closed. Oh my god. So I need to rebuild the whole engine. Okay. Mariusz właśnie opowiada, co z samochodem nam się działo. And then we need to pull it to the mechanics and back. And luckily, like... Maja robi popcorn? A na ile nastawiłaś? 1 for 5? That's good. Robimy sobie wcześniej Scary Night. Oglądamy filmy jakieś straszne dla dzieci. I będziemy jeść popcorn. Kochani, bardzo, bardzo zmarnowana wstałam. Już nie mamy poranku, ale wstałam taka... No trochę skacowana. Wypiłam pół lampki wina, wstyd. Ale już jest lepiej, napiłam się kawy i jest popołudnie. Wzięłam się za jeszcze te headboards, nieszczęsne te headboards, co zostały mi dwie dosłownie deski. I nie wiem, chyba wam pokażę w następnym vlogu, nie gniewajcie się. Jak Mariusz zamontuje już te deski, które robiłam, które tapicerowałam. Mariusz pojechał po prezent dla tej Nory, bo jutro idziemy na te urodziny. I przywiózł mi jakąś taką roszczochraną bawełnę. Gdzieś tu na polu właśnie rośnie. Tu jest druga, ale dzieci, wiecie co, powyrywały już, a szkoda. A ja sobie to wezmę i może wezmę właśnie też do sypialni, do jakiegoś właśnie wazoniku mniejszego. I też mi się bardzo podobają rzeczy. To się nazywa macrame. Macrame. Nie wiem, czy kojarzycie, ale są takie plecione sznurki, które są... w specjalny sposób, piękny sposób jakoś to plecione i jest ozdobą właśnie w domu na ścianach i mnie się podobają też takie koszyczki właśnie z tych sznurków, wiecie, na jakiś kwiatek doniczkowy. Bardzo mi się to podoba i chyba to zamówię, a teraz wracam do dzieci i oglądam Scary Movies. Wsypujemy popcorn, tak? Oh no, we need more, I think. No, dzielicie się popcornem, macie się dzielić. A tu jest flizelina. Już się dzieci bawią, którą muszę jeszcze właśnie użyć do tych headboardów. Dzień dobry, w niedzielę. Dzisiaj się właśnie wybieramy na birthday party. Rodzinka już czeka w samochodzie, ja właśnie wsiadam. Wyjechaliśmy, tam się jedzie 15 minut, tak? Dobrze, ja dzisiaj makijaż zrobiłam sobie taki fioletowy, fioletowo-niebieski. Niebieskiego bardzo nie lubię na oczach, jakoś mi się to kojarzy z latami, początek lat 90. Te makijaże niebieskie bardzo. Ale co tam, dzisiaj niech będzie coś innego, zwykle w brązach się maluje albo w różach, więc niech to będzie niebiesko-fioletowe. Ale ładne tu są domy, przynajmniej inne jakieś cegły, a nie to wszystko plastikowe. Klocki Lego. Ten też jest ładny, o jaki ten jest ładny, bym chciała mieć ten dom. Ale piękne osiedle jest, ale super, ale ładnie. Jakie ładne tutaj domy, takie wysokie, z cegiełki. O, słyszę, dzieci już skaczą na trampolinie tam. Czyli co, wyciągamy nasze dzieciory i idziemy na birthday party. Tam they are jumping. Ale 3 piętra wiadomo mają. Czekaj! Oliwia to co zwykle. Idziemy tutaj, tak?
Popatrzcie, jak tutaj ładnie też ostrone, ale to jest ta pęczna, to jest takie badziewie. Potem to zczyszczać. Patrz, jaki fajny pomysł, jaki spajderek zrobiony z dyni. No popatrz. Okej, call. Chyba wszyscy są z tyłu. No, oui! O jest. My jesteśmy w środku teraz. Oliwia tutaj coś rysuje. To jest super. Naprawdę bardzo fajny dom mają. Z tego względu, że można właśnie zobaczyć, tu mają takie dzieciaki, taki playroom. No normalnie bajera, jak mi się podoba. Super. Mariusz trzyma dwa talerzyki. Mariusz, usiądź sobie do stolika. Pokażemy, co mamy. Ogórek. Krakersy, jakiś taki dip ze szpinakiem, sos jakby czosnkowy, te goldfish, jakieś takie paluszki, nie? Ale super tu dziewczyny jest, nie? Taki playroom by nam się przydał. Wow! A mamusia sobie teraz usiądzie. Fajny domek, Mariusz, nie? Ile taki dom może kosztować, Mariusz? 4 miliona. Okej, 250 tysięcy? No, albo więcej. Więcej. Ja podejrzewam, że teraz więcej. Jakie to jest Prado? No jestem badana przez dwóch lekarzy. Profesjonalnych bardzo. Co ty mi pompujesz w ogóle? Czekaj, a tu nie ma tego kaftana? Tu powinno być more. Wysokie ciśnienie, tak? Oh no! Oh no? Co to znaczy oh no? Ja bardzo nie lubię oh no. To jest oh no dobre czy złe? Nie wiadomo. Na diagnozę trzeba będzie poczekać. I wracamy do domu. Super. Kochani, przyjechaliśmy, ja się położyłam, bardzo mi głowa bolała, wzięłam tabletkę i dalej mi głowa nie przestaje. Obiecuję, że w następnym vlogu zobaczycie tą sypialnię i ten przepis, zrobimy jeszcze raz ten na chleb japoński, który jest mlecznym chlebem z dodatkiem mleka, który widzieliście w ostatnim vlogu. I będę kończyć, naprawdę, sorry, że tak wyszło, ale mnie bardzo, bardzo się dziwnie czuję, czy jakbym, nie wiem, szumi mi w głowie. I przypominam wam, żebyście weszli jeszcze tylko do kanału Natalii, The Settlers, dostaniecie link w opisie pod filmikiem i zobaczyli, co ja wysłałam Natalce, bo wiem, że Natalka dostała tą paczkę. Tymczasem się żegnam, idę się kurować, buziaki, pa, pa.